Zręczna jazda na dwóch kółkach oraz konieczność zabłysnięcia wiedzą teoretyczną tych dwóch elementów wymagano od uczestników turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego 39. finał w tym roku odbył się w Krośnicy w gminie Izbicko. Uczniowie przeszli testy z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzisiaj dwie następne konkurencje, czyli tor przeszkód rowerowy oraz symulacja ruchu drogowego na miasteczku. Ideą turnieju jest popularyzowanie wiedzy na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród młodzieży, a tym samym działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Na finał do Krośnicy zjechały drużyny z całego kraju, a nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwały połączone siły Polskiego Związku Motorowego i Policji. Z roku na rok mamy coraz to nowe drużyny, które startują w finale centralnym, co świadczy o tym, że ten turniej ewoluuje. Ciężka praca od podstaw doprowadziła do tego, że ten finał został w sposób profesjonalny zorganizowany i proszę zauważyć, mamy Krośnicę, małą miejscowość na Opolszczyźnie. Sprawa bezpieczeństwa drogowego jest rzeczą bardzo ważną. Widzimy, ile mamy nieszczęśliwych wypadków, zdarzeń, czasami nawet przypadkowe osoby są poszkodowane i ważnym jest, żebyśmy dbali o to, żeby już od małego, od młodego człowieka wdrażać jakby tą wiedzę, jak należy się poruszać, czy to na piechotę, czy rowerem, czy nawet pojazdem mechanicznym, aby korzystać z dróg publicznych bezpiecznie. Główni zainteresowani także wypowiadali się przed kamerą. No na to, że to trzeba przejechać tor przeszkód najlepiej, no i miasteczku też. Dużo nowych testów rozwiązanych, nowych znaków i w ogóle. Lepiej się nauczyłam jeździć na miasteczku, na torze, testów dużo rozwiązałam i w ogóle. Serdeczne gratulacje dla wszystkich uczestników wraz z życzeniami sukcesów na prawdziwej drodze w przyszłości.